Witam Cię serdecznie. Dzisiaj zdradzę Ci moich 7 punktów, 7 powodów, dlaczego Twoje zdjęcia mogą nie być super, hiper, krystalicznie ostre. Ale jak mówię super, hiper, krystalicznie ostre, to naprawdę mam na myśli mega ostrość na zdjęciu. Dzisiaj zdradzę Ci aż 7 moich punktów, jakie ja używam w swojej profesjonalnej fotografii, jakie zdradzam na warsztatach fotograficznych, część z nich, nie wszystkie, ale dzisiaj dostaniesz dobrą dawkę 7 punktów. Zaczynam. Tutaj podzielę ten system na takie dwie zasady. Takie jest czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne. Zacznijmy od tych zewnętrznych. Dlaczego Twoje zdjęcia mogą nie być krystalicznie super czyste? Ostre. Pierwsze co, to przede wszystkim wyczyść swój obiektyw. Jak jestem na warsztatach fotograficznych albo widzę, jak ludzie robią zdjęcia, nawet jak robią zdjęcia telefonem komórkowym, to obiektywy są mega brudne. Dotykamy tam palcami, tak samo obiektywy w aparacie fotograficznym. Dotykamy paluchami, mamy piach, jesteśmy dzisiaj na plaży i jak tam będzie piach, będzie pył, to będzie też sprawi to, że Twoje zdjęcia będą nieostre, więc wyczyść koniecznie to, co masz na obiektywie. Wyczyść filtry. Jak używasz filtrów, wyczyść filtry. Jak używasz filtrów, zdejmij filtr i też zobacz, co jest pomiędzy filtrem a Twoim obiektywem, bo to jest też mega ważne. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak masz obiektywy wymienne, to trzeba też wyjąć obiektyw i zdjąć obiektyw i wyczyścić go z zewnątrz, w środku też, no i przedmuchać może właśnie pompeczką troszkę w aparacie, matrycy nie dotykaj tam za bardzo nic, żeby nie zniszczyć w środku elementów, ale przedmuchaj, przeczyścić, bo tam też bardzo zbiera się dużo pyłów i drobiazgów, które mają ogromny wpływ na nie tylko właśnie czystość Twojego zdjęcia, ale również właśnie ostrość Twojego zdjęcia, ponieważ jak będziesz mieć tam jakiś włos, jakiś paproch, to Twój aparat może się właśnie fokusować na tym i może to sprawić, że Twoje zdjęcia nie będą fajnie ostre, ponieważ będzie to bardzo mylące do całego aparatu, więc zwróć uwagę koniecznie na to, żeby Twój obiektyw, Twój aparat w środku też był czysty, nie miał zanieczyszczeń, no i żeby było też czyściutko na obiektywie i też na filtrach, które używasz. Mega ważny punkt pierwszy. Punkt drugi, również bardzo podstawowy, ale bardzo często widzę, jest powodem w dużej mierze nieostrych zdjęć. Nie stoicie poprawnie, nie stoicie stabilnie. Nie musisz mieć statywu, drogiego, mocnego statywu, żeby robić stabilne, mocne, ostre zdjęcia, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Czasami mocna, dobra postawa wystarczy. Zrób z siebie mocny, stabilny statyw, czyli stań mocno na nóżkach, mogą być lekko ugięte, rączki do siebie, trzymamy aparat, jak masz jeszcze możesz spojrzeć przez wizjer, nie tylko masz o monitorek albo wizjer, to aparacik do czółka i wtedy tu jeszcze nam dotyka, no i możesz zrobić jeszcze lepsze, ostrzejsze zdjęcia. Masz przy sobie zawsze mocny, stabilny, ruchomy statyw, który możesz zrobić bardzo dobre, ostre zdjęcia. Stabilna postawa wyeliminuje Ci przynajmniej 10%, 15% nieostrości na Twoim zdjęciu. Mega ważne o tym pamiętaj. Jak masz gdzieś możliwość też oprzeć się o jakieś drzewo, jakiś murek, szczególnie jak robisz już w słabszych warunkach oświetleniowych i jest troszkę mniej właśnie światła i potrzebujesz dłuższych czasów naświetlania. Do tego przejdziemy potem, jeszcze Ci powiem dokładnie o co chodzi z tymi długimi czasami naświetlania, ale wtedy Ci dokładnie jeszcze wytłumaczę, ale jak masz troszkę mniej światła i musisz robić zdjęcia na długich czasach naświetlania, a nie masz statywu, a już stoisz stabilnie i nic więcej z siebie tej stabilności nie wydusisz, to zobacz, czy może możesz gdzieś oprzeć się jakiś murek, ściany, może możesz jednak położyć stabilnie gdzieś aparat, może na torbie, może na plecaku, na ziemi gdzieś, gdzie będzie Ci nadal pasował hacz. To też bardzo jest pomocne, więc pamiętaj o tym. Czyli mamy punkt drugi, stabilna postawa, mega, mega, mega ważne w fotografii, żeby robić fajnie, super krystalicznie ostre zdjęcia. Ten typ masz za darmo, możesz go wykorzystać wszędzie i wszystko jedno, jakim aparatem fotografujesz, czy lustrzanką, czy bezlusterkowcem, mega ważne. Punkt trzeci to są filtry. Pamiętaj, że jak używasz filtrów, wszystko jedno, czy są to filtry polaryzacyjne, czy filtr szary, każdy z tych filtrów zabierze troszkę światła. Nawet filtr polaryzacyjny troszkę może Ci zabrać światła, więc zwracaj na to uwagę. No i też w zależności, filtry szare oczywiście też zabierają światło, w zależności jak dużo i wtedy musisz dostosować odpowiednio czas naświetlania. Jak masz bardzo mocny filtr szary i zabierze on Ci dużo światła,
no to musisz, będziesz robić zdjęcia na długich czasach naświetlania. A długie czasy naświetlania będą wymagały właśnie bardzo stabilnej postawy, jakiejś ściany, murka albo właśnie statywu. Do tych krótkich i długich czasów naświetlania przejdziemy w kolejnej części. Jednak właśnie pamiętaj, że filtry zabierają troszkę światła, w zależności też jakie filtry. Druga rzecz przy filtrach jest bardzo ważna, jaka jakość jest tych filtrów. Pamiętaj, że jak masz bardzo drogi, dobry obiektyw, gdzie ma tam bardzo dobre szkło w środku i kupisz do tego tani, chiński, kiepski filtr, to psujesz całą tą możliwość swojego obiektywu, za który zapłaciłeś, jakie masz możliwości. Nie wykorzystasz go. To tak jak, nie wiem, dostałbyś Teslę, a w środku byłby silnik malucha. Nie wykorzystasz wtedy pełnych możliwości, więc nie wkładaj przed swój drogi, dobry obiektyw tanich filtrów. Wszystko jedno, czy są to filtry UV, polaryzacyjne, czy szare, tanich filtrów, ponieważ jeszcze ci bardziej zepsują zdjęcia. Może też to wpływać bardzo właśnie na ostrość zdjęć. Na to też bardzo, bardzo zwracaj uwagę. No i czwarty punkt, jaki już mamy z tych czynników zewnętrznych, jaki mam dla Ciebie, to obiektyw. Jakiego obiektywu używasz? To też ma ogromne znaczenie. Jedne obiektywy dadzą Ci lepszą ostrość, inne obiektywy dadzą Ci słabą ostrość. Są też takie obiektywy starsze, są też obiektywy vintage, są też obiektywy Lens Baby, są też bardzo różne obiektywy, które specjalnie tworzą mało ostre zdjęcia, takie też rozmycie. Są też obiektywy, które robią specjalny, bardzo fajny bokeh. No i też tworzy to bardzo fajne efekty. Ja uwielbiam fotografować takimi właśnie obiektywami vintage, na przykład portrety, czy kwiatki, czy właśnie krople wody, czy zimą. Uwielbiam używać starych obiektywów, obiektywów vintage. Są naprawdę bardzo fajne i ciekawe, ale też właśnie pamiętaj, że w zależności od tego, jaki masz sprzęt, jaki masz też obiektyw, możesz mieć te zdjęcia bardziej ostre lub mniej ostre. Oczywiście bardziej profesjonalne sprzęty, bardziej profesjonalne obiektywy, gdzie te szkła, prawdziwe szkła są w środku, jest więcej tych szkieł i ta technika jest bardziej taka skomplikowana i też jeszcze jest dodatkowa stabilizacja obrazu w obiektywie, zdjęcia będą ostre. Jak będziesz używać obiektywów vintage, to te zdjęcia będą takie bardziej maślane. Może nie takie, że one są nieostre, nie są takie super ostre, ale też są właśnie takie fajne, rozmyte, maślane i ma to też swój urok i na tym to polega. Więc jak Twoje zdjęcia nie są super, hiper ostre, no to zwróć uwagę, czy Twój obiektyw nie jest specjalnie właśnie taki, że nie możesz zrobić ostrzejszych zdjęć. Jednak jak masz taki obiektyw, to właśnie może jest tym duży plus. No dobrze, przejdźmy teraz do takich czynników bardziej wewnętrznych, jakie mają ogromny wpływ na ostrość Twojego zdjęcia. Ale zanim do tego przejdziemy, jeśli masz jakąkolwiek barwę z tego filmu, daj mi super fajnego lajka, a jak jeszcze nie zasubskrybowałeś, a chcesz nauczyć się robić jeszcze lepsze zdjęcia, to zasubskrybuj ten filmik, a my jedziemy już do kolejnych punktów. Dobrze, teraz omówimy czynniki wewnętrzne, jakie wpływają na ostrość Twoich zdjęć. Pierwszy punkt z takich czynników wewnętrznych to jest przysłona. Mam nadzieję, że już nie fotografujesz na automacie, ponieważ jak chcesz naprawdę tworzyć kreatywne, piękne zdjęcia, to nie możesz robić zdjęć na trybach automatycznych. Warto już przejść naprawdę na tryby półautomatyczne, tryb półautomatyczny przysłony lub czasu naświetlania, a potem tryb manualny, wtedy będziesz tworzyć niesamowite zdjęcia. I tutaj między innymi bardzo ważną rolę odgrywa przysłona. Jaką wartość przysłony ustawisz w swoim aparacie do danej sytuacji ma ogromny wpływ na ostrość Twojego zdjęcia. Ponieważ jak ustawimy małą wartość przysłony, czyli na przykład f2.8 albo f2.0, wszystko to zależy od Twojego obiektywu. Bardziej profesjonalne, te droższe obiektywy będą miały niższą wartość, 2.8, nawet 1.2, a takie mniej profesjonalne, też tańsze, też tak zwane obiektywy kitowe, które często dodawane są do zestawów, to będą miały światło troszkę gorsze. Mówimy wtedy, że to są ciemniejsze obiektywy i będą miały tą najniższą wartość przysłony, będą miały wyższą. Będzie to, jak będzie 2.8, to będzie dobrze. Jak będzie, często te kitowe, takie dłuższe, też mają 4 do 5,6 zakres. To już są bardzo ciemne też obiektywy, jedne z tańszych, więc też jaką wartość przysłony tutaj ustawimy, będzie miało ogromne znaczenie.
Potem, jak chcemy ustawić dużą wartość przysłony, to będziemy mieli też większą głębię ostrości. Czyli jak ustawimy F22, F32, no to będziemy mieli też fajną głębię ostrości. Nie mylimy tego, pamiętaj, z ostrością. Ostrość, a głębia ostrości to co innego. I teraz na przykład na moim kursie fotografii bardzo dokładnie mówię, jakie przysłony służą Twojej fotografii, żeby była największa ostrość na zdjęciu. Nie głębia ostrości, tylko ostrość na zdjęciu. Głębia ostrości to jest, jak będzie się ta ostrość rozkładała, tak? Czyli na przykład jak fotografowalibyśmy teraz mnie, to ja będę ostra, a tło na przykład będzie rozmazane, jaką tutaj wartość przysłony ustawić. Jak chcemy, żeby było wszystko super ostre. Jak chcemy, żeby było tylko tam ostre, a może ja troszkę rozmazana, albo mniej rozmazana, albo bardzo rozmazana. Wszystko jedno, czy to fotografujemy kwiatka, czy coś innego, czyli wartość przysłony. Przysłona ma tutaj mega duże znaczenie, dlatego tak Cię namawiam, żeby przejść na te tryby półautomatyczne i tryby manualne. Naprawdę to się zwróci. Kolejna rzecz jest z tym powiązana, punkt drugi, to gdzie ustawisz tą ostrość. Czyli znowu, nie robimy na automacie, nie pozwalamy aparacikowi decydować, gdzie ustawi punkt ostrości. Aparat jest zaprogramowany tak, że ustawi tobie punkt ostrości w najbardziej kontrastowych punktach, czyli jak jest coś jasne i ciemne lub też kontrastowe kolorystycznie, a jak Twój aparat umie rozpoznawać twarz, jeszcze ma ten moment śledzenia ostrości, czy jak Twój model się bardzo porusza i może łapać oko, no to wtedy złapie na oko, to super, pewnie Ci to ułatwi. Jedne aparaty radzą sobie z tym lepiej, drugie gorzej, więc też warto znać swój aparat, jak on dobrze sobie poradzi. Jeśli chcesz dowiedzieć się i poznać, jak dobrze znasz swój aparat, to mam dla Ciebie super link, super quiz, też super mini szkolenie, poniżej znajdziesz informacje, tam możesz poznać swój aparat jeszcze lepiej. Więc teraz wracamy. Gdzie ustawisz ten punkt ostrości? Decyduj sam. Nie pozwalaj, żeby aparat decydował o ustawieniu punktu ostrości. Ty jesteś twórcą swojego zdjęcia, ty jesteś kreatorem i ty masz ustawić ten punkt ostrości i zdecydować, czy punkt ostrości będzie zupełnie z przodu, w jednej drugiej kadrze, kadru w jednej trzeciej, dwie trzeciej, czy może na końcu. To ma też znaczenie. Pamiętaj, że ostrość też nie rozkłada się super równo, ona rozkłada się progresywnie też w jednej trzeciej, w trzeciej kadru, ale o ostrości opowiadam Ci na innym darmowym mini szkoleniu, informacje też znajdziesz poniżej. Więc gdzie ustawisz ten punkt ostrości? No i ostatni punkt, trzeci punkt, ale jeden z najważniejszych tak naprawdę, który wpływa na ostrość Twoich zdjęć, to jest czas naświetlania. I teraz. W zależności jaką masz scenę, możesz mieć nieostrość zdjęcia ogólnie. Teraz jakbyśmy zrobili taką scenerię, tutaj byśmy zrobili zdjątko, to możesz mieć nieostrość zdjęcia całego. Troszkę fale się poruszają, ale mogę też zrobić w tą stronę, gdzie już tak dużo się nie porusza. Mamy silny wiatr wprawdzie, więc troszkę gałązki się poruszają, ale mogę zrobić coś, co właśnie i zdjęcie i cały kadr będzie nieostry. Nie mam tu dużo ruchu tak naprawdę, nie biega mi dziecko, nie biega mi pies, ale może być cały ten kadr, ogólnie nawet elementy statyczne, piasek, który się za bardzo nie rusza, będzie nieostry. Czyli to jest pierwsza nieostrość, więc musimy umieć wybrać odpowiedni czas naświetlania do kadrów, gdzie mamy kadr statyczny, stały, nie mamy ruchu w kadrze i wiemy, jaki wybrać najlepszy czas naświetlania i przysłonę, o której mówiliśmy. No i dobierzemy do tego odpowiednie ISO też, żeby to wszystko grało pięknie w całość, czyli dbamy nie tylko o super kompozycję, ale i ekspozycję. Mam nadzieję, że troszkę nie za dużo Ci daję wiedzy. Jeśli troszkę za dużo, za trudno, to krok po kroku poprowadzę Cię poniżej, tam znajdziesz więcej informacji. Więc ustawiamy odpowiedni czas naświetlania. Druga sceneria to jest, jak mamy jakiś poruszający się obiekt. Biega nam dziecko na plaży, jeździ samochód, jedzie rower, biegnie pies, cokolwiek, jest jakiś ruch, spada kropla kawy, wody, chcemy ją sfotografować. Musimy dobrać odpowiedni czas naświetlania, bo jak będzie nam biegało na przykład tutaj dziecko, sobie wyobraźmy, i będę stała bardzo stabilnie, nawet postawię aparat na statywie, to piasek będzie ostry, woda będzie ostra, niebo będzie fajne, ostre, wszystko to, co jest w miarę statycznie, się bardzo nie rusza, tu woda się dzisiaj akurat rusza trochę, będzie ostra. Natomiast dziecko, jak nam szybko przemknie,
i będziemy mieli za długi czas naświetlania, to dziecko będzie rozmazane, dziecko będzie rozmyte, nie będzie ostre. A dziecko w tym momencie będzie naszym głównym obiektem na zdjęciu i chcemy, żeby było super ostre. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na taką nieostrość. Dlatego też musimy dobrać jeszcze krótszy czas naświetlania. Więc pamiętamy, przy poruszających się obiektach nastawiamy jeszcze krótszy czas naświetlania. I teraz na tą ostrość na zdjęciu, jaki czas naświetlania przy poruszającym się obiekcie, ponieważ ma to wpływ, czy ten obiekt będzie się poruszał w prawo, w lewo kadru, czy będzie się poruszał do obiektywu, od obiektywu, ma to znaczenie. Jak szybko będzie się też poruszał, ma to znaczenie. Na tą ostrość zdjęcia wpływa jeszcze bardzo dużo elementów, dlatego też zapraszam Cię na darmowe mini szkolenie, znajdziesz link poniżej, wystarczy podać swojego maila, a ja dla Twojego maila wyślę Ci to darmowe link, informacje do tego darmowego mini szkolenia, które będziesz mógł sobie obejrzeć totalnie za free. Podaj tam na poniżej swojego maila, gdzie mogę Ci wysłać to darmowe mini szkolenie. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że ten film miał dla Ciebie super, hiper wartość i teraz pamiętaj najważniejsze, najważniejsze. Nie wystarczy, że będziesz oglądać te filmy na YouTubie. Przestań lub już oglądać te szkolenia na YouTubie. Teraz weź swój aparat i zacznij robić zdjęcia, ponieważ nic się nie zmieni, totalnie nic się nie zmieni, jak nie zaczniesz wdrażać tych trików i technik w swoje życie, jak nie pójdziesz w plener i nie zaczniesz ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć i analizować swoje zdjęcia. To jest super ważne. To tyle. Jeśli miałeś jakąkolwiek wartość z tego filmu, daj mi super lajka i wciśnij subskrypcję, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś. A ja pozdrawiam Cię z pięknego Bałtyckiego Morza. Do zobaczenia już niebawem. Hej, hej!